Cześć, tutaj Mister Assassino i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jak widzimy, dzisiaj ze mną są tylko trzy osoby. Piramidas po mojej lewej, który dziko skacze. Jest obrażony, chyba się nie przywita z nami. Cześć. No jednak się przywitał. Jest z nami jeszcze One Shot. Siemano. I po mojej prawej Nixon. Siemano. Więc możemy po raz trzeci przystąpić do ogarniania tego kopalni odkrywkowej. Jakby co, to możemy wszyscy razem teraz ogarnąć te tunele, będzie to bardzo szybko zrobione i znaczy w sumie taką, wy tutaj przekopiecie ten środek, nie, oprócz podłogi i to się zmieni na ten materiał, który tutaj wam podrzucę zaraz. Nie wiem, to tam, dobra, nic, są tylko pół staka. One Shot jakby to też ci daje pół staka i tam Piramidas, ty będziesz tutaj pomagał, czy jesteś obrażony? Tak, tylko muszę ogarnąć coś. Dobra, to jakby co, to potem ci podrzucę. I tak, kopiecie te tunele, znaczy ściany, nie? Ściany tych tuneli do samego początku tego. Prawą i lewą. I to będzie mniej więcej tak wyglądać. Ten materiał chyba jest jeszcze w skrzynkach jak coś. Takie coś, tylko oprócz przodu, jak tu... Co ja zrobiłem? A co zrobiłeś? Gdzie? No te cegły. Aha, spoko, dobra, no, w sumie nie trzeba dużo, bo ten... sufit w sumie też będzie z tego, oprócz tego klocka, że ja już tu pokażę, pozmienię, żeby było też pięknie. No i w sumie mam nadzieję, że dzisiaj już skończymy tą kopalnię, bo brakuje właśnie tylko tych kolejek. Znaczy tylko tych kolejek głębinowych, jak tu mówię. Nie, wydobywczych mówiłem. Ej, ten typ cię mnie zaczął odpalać. To nie wiem, no ogarnijcie się, ale tu PvP jak coś jest wyłączone, no ale podpalanie się jest... Skrzynki mi rozwalił, jaki cwem. No żeś mnie podpalił, cioto. Weźcie, ogarnijcie trochę, bo będę miał za dużo pikania, nie, na odcinku. To bym prosił. I teraz mam te twoje śmieci. Jeszcze będę musiał tory dorzucić, na szczęście torów mam ponad pół... Znaczy, ponad półtorej staka dokładnie. Więc też to się pozmienia i będzie spoko. Jest gdzieś enchant? Nie, niestety nie ma jeszcze enchant. To znaczy tak, dla mnie to tam nie jest ważne, bo ja aż tak bardzo tego nie używam, ale... Znaczy szybciej by się kopało. A no w sumie racja, no ale... W sumie diamentów chyba... Nie, w sumie tam diamenty to nie ma dużo osób. Brakuje mi pochodni trochę. Znaczy, w sensie takim, że... Tutaj to dziwnie wygląda. I skończył mi się ten materiał, ale tego materiału jest dużo, więc bez problemu go tutaj gdzieś w skrzynkach znajdę, albo nie? 14. Ja użyłem wszystko. Znaczy, ja mam te cegły, nie? Te takie... Nie wiem, jak to nazwać, ze stona czystego po prostu. Jak to się nazywa w ogóle? Stone bricks po prostu. I też po raz kolejny zmieniam, znaczy opcje, nie opcje, tylko jakby nagrywanie odcinków. Po prostu będziemy grali tak długo, dopóki się jakby nie znudzi, tylko no po prostu, nie wiem, jak ludzie zaczną się rozchodzić albo uznamy, że koniec, ale tak samo będzie to dzielone na odcinki. Myślę, że to jest najlepsza opcja, też możecie w komentarzach podrzucić swoje zdanie. Odcinki myślę, że przedłużę w takim razie do 17 minut i to będzie myślę takie optymalne dla wszystkich. Dobra, stąd bricksy mi się całkowicie skończyły, może gdzieś to jeszcze nie znajdę, ale wątpię. O, dobra, mam stone. To znalazłem. Ja mam tego 45 stone. Znaczy już znalazłem czystego stone'a, już tutaj jest jakby pierwsze piętro tego skończone. No i teraz zostały tylko te głębinowe te kolejki. Tak to nazywałem? Kolejki głębinowe? Chyba tak, nie pamiętam dokładnie. I tak, tu będzie na 3 do rozpędzania i tu się zaczną tory. W końcu można stawiać tory. Więc też to będzie jakoś inaczej wyglądało. Po prawej stronie to robić? Tak, po prawej. Po prawej będzie ogarnięte, bo w końcu po prawej stronie się jeździ. Chociaż prawidłowo powinno się jeździć po lewej stronie, bo mózg jest lepiej stworzony do tego. Znowu wszyscy tak cicho siedzą, ja sam gadam. Nie wiem, czy znowu wszyscy speszeni, jak zazwyczaj zaczynam odcinek, czy co. O właśnie, ale stone mi jeszcze się przyda.
Nie, to będzie miało być prosto. Na razie zrobię tylko jakby pojedynczo, bo nie ogarnie się, żeby te tory jakby tu przechodziły. No i też pochodnie czerwone, kilka i napędzające tory. Ale wiem, że złota trochę mamy, tylko problem będzie z żelazem. A gdzie wy jesteście, ten? Piramidas i One Shot? Co wy tam robicie? Halo? Eksperyment robimy. Mam nadzieję, że nic tam nie wybuchnie. A miałem wziąć... To weź to jedli lepiej schowaj, co? Jak dobrze... Wkurzy się, jak mu rozwalisz tą część domku. Jak dobrze wiem, ten XXX ma około 1,5 staka żelaza w skrzyni. No to... Ale wiesz co, jak ty masz, kurczę, kolego, te książeczki jęczan, to weź postaw. Nie mam, ktoś mnie ukradł. Ja potem... Jeszcze przed chwilą widziałem, miałeś w łapce książeczki. No mogłeś postawić, jak masz. Ja mam troszeczkę levela, by się przydało zenchantować coś. O, tu będzie pochodnia. Jeszcze... Będziesz taką, kurczę, ogóle... trochę samolubną krową. Daj skórę. Skórę już ci daję. W ogóle tutaj w pierwszym tego brakuje trochę tych zwykłych, nie wiem jak to nazwać, też jakichś cegieł kamiennych, tylko że z innego materiału trochę. A mógłby ktoś zrobić napędzające tory, te takie na redstone na przycisk, jak ktoś wie jak, bo przydałyby się, przynajmniej było już by do tego, do zjazdu na dół. To by było dobre. Aha, dobra, to wezmę też jeszcze trochę tych, chyba 4 czy 5. Tak ten tunel robić? No całkowicie, tylko podłoga zostanie, bo na podłodze. Bo tu i tak będzie widać tylko jakby przód. No i jak zjedzie ten, to nie będzie widać, ale chodzi na razie tylko, żeby to było ładnie ogarnięte, bo czasem, nie wiem, jakiś wózek się zablokuje, prawdopodobnie będzie trzeba tam wchodzić i też, żeby to było ładnie. Będę musiał ogarnąć jeszcze też... Rozwalisz tego creepera? Bo jeszcze tu przez środek wybuchnie. A ziemi? Ktoś dawaj, zabrał ziemniaki? No właśnie, ktoś zabrał ziemniaki i nie posadził. Troszkę szkoda, będzie trzeba zabić jakiegoś zębiaka i troszeczkę... Zamknij! Się, żeby... Albo łóżka. Mogłeś tam do środka wejść. Ja, czemu tu nie ma tego materiału? Będzie też trzeba przemieniać te... Odejdź od nich. Oty. Ty, w ogóle to też ktoś nie zrobił... Znaczy nie zrobił, nie zrobiliśmy tego. Tych cegieł. Też naprawiaj teraz. Nakopać. No jednak to do piększania będzie trochę dużo. Dopiero teraz usłyszałem wybuch creepera. Ta, bo mi wybuch i od razu mówię, nie jest zabezpieczane. A tam z jaskini? Naprawiaj to. Znaczy piasek. Ej, owce wypuściłeś. Nie wiem, w jakim ty świecie żyjesz, ale ty żeś rozwalił ten płotek. Ja to łatałem. No już było dzisiaj robione przed nagraniem. Jakbyście mogli, to weźcie to załatajcie, bo te owce się naprawdę jeszcze mocno przydadzą. Rób skrzynki. No, przydadzą się do łóżek, które cały czas ktoś zabiera. Nie no, raz były zabrane tylko łóżka, nie wiem kto to zrobił, no ale mniejsza. Dobra, tory mi się skończyły jak coś. Już zacząłem trzecią linię, no ale to... Będzie trzeba troszeczkę tego. To jest ten enchant, czy nie? A po co ten? Znaczy, no kurde, no nie będzie, bo ten ktoś zabrał z enchantu, ale chrzanić go. Co z tymi owcami, co uciekły? Snix kiedy, jak grał z nami, bo nie wiem, czy banować, czy ten? No Snix jest tutaj, stoi. Ale czy... To jest ten, co ukradł ziemniaki chyba. Nie wiem, ale on grał z nami chyba ten, z TS-em. Tak, grał. To jest ten, co mówił. Znowu rozwaliłeś dziurę, nieładnie. Mówi ten, co wypuścił owce. Ja mówiłem, zasady są czyste. Trzeba być na TS-ie, żeby była ta komunikacja głosowa. Bo ten... To jest ten, który powiedział, że...
On będzie tutaj grał, ale z kolegami rozmawia na Aha, to ten TS-ie. co nie ogarnia, dobra. Czekam na odpowiedź dosłownie chwilę i jak coś, to go badujemy. Ostatnio też to było poza odcinkiem. Kliknij go i napisz powód brak ten obecności ja na TS-ie. Tak, kliknąć, napisałem. Jeszcze raz zapytam, ostatnie pytanie, zobaczymy co odpiszę i od razu nie, ja piszę bano od razu i potem, bo to jest na razie na offline wersji, w sensie, że nie musiałam mieć tego. Nie mogę ja na krótko, na razie był ten. Uważać, creepery. Sorry, było mówione, rygor musi być, bo potem już ostatnio próbowaliśmy grać, gdzie chciałem przyjąć więcej osób. I przyjąłem jedną osobę, która nie chciała wbijać na TS-a i zaczął się taki syf, że... Bo ona potem kolegów zapraszała, co nie? Patrzcie, co nie, nie, ja dalej tam rozsyłałem zaproszenia, chciałem, no ale przez tą jedną osobę zrobił się niezły gruz. A, tak, tak, tak. Wiem, że będzie trzeba ogarnąć dojście do tych... A nie, to w sumie można przeskakiwać, to nieważne. Enchant tam zrobiłem, docencie to. Nareszcie. Ale nie dla ciebie. Mógłby ktoś zrobić ten? Te tory na przycisk? Jak nie macie w tych umiejętnościach na kill off jest silk touch, to nie rozwalajcie tych księżyczek, bo wtedy się drewno tylko marnuje. Ale to cały tunel... Aha, bo to całe... Dobra, rozumiem, ogarnię, widzę. Sorry. Ja też tu pomogę, bo mam trochę tego materiału. A ja tobie chyba nie chcę jeszcze dałem ten materiał coś, ale jego jest dużo, to mniejsza. Ciekawe jak zareaguje Snix, czy już będzie to dalej wbijał, czy nie? Jak w końcu wejdzie na TS-a, bo ja spokojnie mogę odbudować takich ludzi, nie? Bez problemu. Jak ogarnie, żeby był na TS-ie, to spokojnie. Akurat mam silk touch. Jeśli ktoś chce grać, no to też zawsze to powtarzam w odcinkach. Nie ma problemu, można wbić, tylko no, trzeba być ogarniętym. To jedyny warunek. No i no w sumie nie jedyny, ale jeden z ważniejszych. Jakbyś chciał wiedzieć, jak enchantujesz i dasz tam napis i najedziesz na pewną rzecz, to tego. To ci wyświetla jaki enchant. O, nie wiedziałem. I teraz lapis daje taką możliwość? No bez lapisu się da enchantować teraz. No. Ja teraz na przykład najeżdżam i wydajność 2. Co nie? Dobra, a ma ktoś jeszcze zrobiony ten materiał, ten czerwony, co ja tutaj rozdawałem, bo nie chciałem... Ja mam. Bo nie chcę robić na darmo tam krzana tego. Jesteś na dole? Tak, tak, standardowo tutaj ciągle... Mam ci rzucić? No, no. Tak, może, tam, jeszcze ci to możecie to wbijcie tutaj, żeby troszeczkę popomagać, bo chciałem się wyrobić w tym odcinku jeszcze z tym. Znaczy w tym odcinku na pewno się wyrobię, bo koncepcja jest zmieniona, ale żeby jak najszybciej to zrobić. I co, to kopać cały czas do przodu? A, tak. No, no. Oprócz podłogi, tylko sufit i ściany. Albo w sumie można jeszcze zrobić ten. Mógłbyś robić te pomieszczenia w środku, co wcześniej wykopywaliśmy. Znalazłem świnki. A, tam świnie. Co ty tam piramidas robisz? Powiedz. Znalazłem świnki. Opierdzielasz się. Zaczętować komuś? Kilo? Ja cię okradłem. Tak. I co jeszcze? Zrobili zamach na moją skrzynkę. Assassin. Jakżeś mnie podpalił. Zaczętować kilo? Nie, wcale. Ja podpaliłem twoją postać w grze, nie ciebie. Bo ja mam wydajność 2. Mi to nie potrzeba tego, ja tu radzę sobie bez tych pierdół. Później może będę się z tym bawił, ale nie razie nie jest mi potrzeba. I łopata 1-1. No co ty odwalasz, człowieku? Weź to wykop. Ale co? No, ten obsydian. Ale to będzie sufit, tego nie będzie widać. Aha, no chyba, że sorry, nie ogarnąłem. No a po co ten obsydian tu? No bo nie miałem niczym innym zatkać. A to w takim razie ja to nie potrzebuję kopię. Oko. Dobrze? Czy coś skrzeliłem? Nie, no dobrze, bo przestrzeń jest tylko na 2. Troszeczkę ścianę robisz za dużą, bo tam na początku one shot wykopał i...
powinno być trochę mniej chyba, bo... A nie, dobra, mam ten materiał, tylko że nie przerobiony. Co ty robisz? Co, że co? Hmm. Aha, tak. Tak, bosko, ja muzy nie włączyłem. Znowu zapomniałem o tej muzyce. Znaczy znowu, pierwszy raz w sumie. Ale mam świetny miecz, w sam raz na singla. Będzie teraz więcej temów z kurze ciało i tyle. Coś, mam nadzieję, że mi nie wypieprzą odcinka za tą muzykę, nie? Bo będzie słabo. Mam tu jeszcze jakąś pochodnię? Nie. Tam na schodach jest. Ja mam trzy. A to trzy tu akurat starczą bez problemu. O dobra, dzięki. No nie, pochodnia. Materiał. Mi się już skończył jak coś, to ja tu tylko wykopię to i zacznę robić te. Pomieszczenia w tym, no what the fuck, wyłącz się muzyko. Muszę włączyć całkowicie stronę, bo przebija czasem, nie wiem jakim cudem, ale to jest dosyć uciążliwe. Rzuciłem ci. Aha, spoko, spoko. Chyba, że ktoś mógłby jeszcze pójść po gravel, chyba, czy mamy gdzieś gravel, już nie pamiętam, czy go gdzieś oddawałem. Powinien być. Bo tego trochę było robione.